Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Dziś będziemy rozsiewać nawóz. Mamy tu saletrę amonową, jak widzicie. I dzisiaj wrócę z miasta. Będziemy rozsiewać. Więc ja jadę i się widzimy już. Jak widzicie, siejemy już nawóz. 150 kg. Rozrzucamy go na 21 metrów. Mamy tutaj pole o powierzchni 7 hektarów naszej pszenicy. Była już raz skracana. Mam zarazem swój debiut przy rozsiewaniu nawozu. Bo jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się rozsiewać jako operator. Wróciłem przed chwilą z miasta. Niedługo będziemy też drugi raz pryskać Medax Maxem. Na pogrubianie. Pszenica wygląda bardzo dobrze. Delikatny wiatr był od czasu do czasu, ale widzę, że już ucichł. No ale trzeba nawozić, bo niedługo mają być deszcze. A chcemy, żeby ten nawóz jak najlepiej się rozpuścił. No i tak robota trwa w polu. O wszystko staramy się jak najlepiej zadbać, żeby był jak największy plon. Rzepaki jak na obecną chwilę u nas bardzo dobrze wyglądają. Są naprawdę wysokie i dobrze. I mają dużą ilość kwiatu. Są ciemne. Żółty ma bardzo nasycony kolor, więc na pewno niczego nie brakuje. MTZ już jest delikatnie podremontowany, bo już na bomie został wymieniony uszczelniacz, sprzęgło. Niedługo mamy w planach brać się za silnik. Może kto wie, jeszcze uda mi się go pomalować. Będzie w coraz to ładniejszym stanie. Niedługo też będę miał wakacje, więc postaram się nagrywać więcej odcinków. Tylko w tamtym tygodniu nic nie zostało wypuszczone, bo nie miałem pomysłu na odcinek. No ale jak będą wakacje, jest plan, żeby co 2 dni wrzucać odcinek, żeby miał też ten czas na montaż, żeby nagrać coś ciekawego. Jeżeli chcecie, możecie w komentarzach podrzucać swoje pomysły, co może być nagrane. Ja jak najbardziej jestem otwarty na nowe propozycje. No i lecimy po te pierwsze 1000 subskrypcji. Jest już nas 132 osoby wraz z dniem dzisiejszym, kiedy to nagrywam, a mamy 20 maja. Jeszcze trzeba tylko się przemęczyć 2 tygodnie w szkole i się brać za rolę. I tak to na obecną chwilę u nas wygląda. Generalnie niedługo w planach jest zamiar nagrać odcinek z pryskania oraz czym pryskamy. Myślę, że w przypadku takich odcinków nie ma konieczności podawania dawki ze względu, że dawka, jaką należy zastosować na poszczególną uprawę, jest opisana na opakowaniu oprysku. Od razu zobaczycie zestaw, jakim pryskamy. Oczywiście to wszystko się odbywa przy pomocy tego MTZ-a, starego weterana. We wtorek u nas też spadł deszcz,
jak w Polsce są wielkie opady, tak u nas w powiecie próbieszowskim, przynajmniej w mojej okolicy, spadło 13 litrów w ciągu nocy. Był to nawet duży opad, chociaż jak na niektóre tereny, gdzie pozalewało, to jest nic. Nie spadło w ciągu tam doby chyba 50 litrów na metr kwadratowy. Mamy takiej pszenicy, jak widzicie na załączonym obrazku, 45 hektarów w tym roku, bo trochę mniej. W tym roku zasialiśmy fasoli. Rzepak u nas, jeżeli chodzi o jego ilość, jaką zasiewamy, z roku na rok zbyt wiele się nie różni. Jeżeli chodzi o zeszłoroczną pszenicę, to mieliśmy jej tak średni plon z hektara, to było 8,5 tony. U nas jest głównie pierwsza klasa ziemi z czarnoziemów. Więc wynik jest jak najbardziej zadowalający, jak na te lata suszy. Ten rok trochę jest bardziej wilgotny. I co najważniejsze, aby mój kanał się rozrastał, który prowadzę, pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, lajka i udostępnić go znajomym, bo to zawsze poszerza nasze grono. No i za chwilę zobaczycie pszenicę naszą z bliska, jak ona się prezentuje. Pszenica prezentuje się następująco. Tam w oddali rozsiewa już tato, bo chciałem wam pokazać, jak wygląda pszenica. No i wyrwiemy tu sobie jedną, żeby zobaczyć. Cóż, za bardzo się nie znam, ale jak zostały przekazane mi informacje, pierwsze kolanko jest 1,5 cm wysokości od gleby, ze względu na to, że pszenica została opryskana stabilanem, a 1,5 tygodnia później dostała dawkę 0,5 kg Medax Maxu. I to wszystko się prezentuje się w następujący sposób. Jak widzicie, grzyba nie ma. Jest ładna, uchroniona od chwastów. Oczywiście jest skracana ze względu na to, że my nie hodujemy bydła czy innych zwierząt i nam jest po prostu słoma zbędna. Ale później i tak, ze względu na to, że jest wysoki plon, to zostaje tej słomy duża ilość, że czasami talerzówka się potrafi nam zapchać. Były takie przypadki, ale to nie ze względu, że robiliśmy na mokrym podłożu, ale to dlatego, że robiliśmy właśnie na polu z dużą zawartością słomy. Jak udało mi się kiedyś zdobyć informację, to kiedy na polu było osiągnięte 10 ton z hektara, to można przeliczyć, że to jest 8-8,5 tony słomy. Więc ja już idę do traktora, do taty.